Mamy godzinę na pytania. Proponuję, żeby zadawać te pytania gdzieś tak po 3-4 i pan profesor będzie odpowiadał. Dobra forma, bo jak po jednym, to nie damy rady. Dam ci drugi. Czy kawałek, jakąś kartkę mógłbym dostać papieru? Zacznijmy tak po kolei. Tu od pani. Prosimy bardzo o jak najkrótsze pytania. Okej, dzień dobry panie profesorze. Ja tylko chciałam się zapytać, tutaj jestem. Miło mi bardzo z powrotem pana widzieć. Ja chciałam się zapytać, czy nikt nie badał tego rosyjskiego dur aluminium? Bo te samoloty były przez rok czy dwa w hangarze rosyjskim, w Samarze. Czy być może rzeczywiście nie zmieniono struktury aluminium na inny, że tak powiem, podobny albo na gorszy gatunek, że te skrzydła się tak rozpadły również. Nikt nie badał jeszcze? Nie badał. Jeżeli to zrobili, to świadczy chyba o zamachu i to jeszcze większym, nie? Ja powiem, Polacy. Nikt tego nie badał, bo nie mamy dostępu do tego, a prokuratura i rząd Rzeczpospolitej III pilnie tego strzeże. Ja chciałem zapytać, czy znany jest jakikolwiek przypadek na świecie, żeby 2 tygodnie trzeba było czekać na określenie momentu katastrofy? Dziękuję. No, odpowiedź jest przecząca. Nie znam takiej sytuacji. Chwilę, spokojnie. Proszę. Ja tylko chciałam właściwie bardziej do państwa powiedzieć. To, co pan profesor wspomniał o tych wybuchach. W Szwecji nie ma piasku ziemi, tylko są skały. Jak się buduje cokolwiek, to trzeba te skały wysadzać. I oni wysadzają w taki sposób, że mogą kawałeczek, wkładają odpowiednią ilość, bo oni to liczą jakoś, odpowiednią laskę, ale trotylu. I to wybucha tylko taki kawałek, jaki potrzeba. Także to nie jest tak, że to trzeba dużo materiałów wybuchowych i tak, to jest tak. Jedna rzecz. A drugą rzecz chciałam powiedzieć, w 92 albo 93 roku leciał samolot z Arlanda pod Sztokholmem do Warszawy przez Kopenhagę. I ten samolot przez około 5 minut się wznosił, potem zgasł jeden silnik, potem zgasł drugi silnik. Tam była kupa Polaków, znajomych moich zresztą. I ten samolot po prostu spadał. Wokół Sztokholmu są skały, lasy i woda. Tam nie ma piasku, nie ma gdzie tak sobie opaść. To był 27 grudzień rano. I ten samolot spadł. Pilot tak, bo to duński pilot tam był, że tak powiem, zapasowy, on się przesiadł szybko i on prowadził ten samolot. Spadając, wykosił las na długości 150 metrów. Oczywiście te pierwsze, bo piękny jest raport na internecie po angielsku. Kosił drzewa na początku na górze, te czubki łamał, potem coraz niżej. O szerokości skrzydeł by ten las wykoszony i na długości 150 metrów. Samolot spadł na kawałek trawy, który był przed lasem. Proszę zgadnąć, co się stało z tym samolotem i z ludźmi. Złamał się na 3 części i wszyscy wyszli o własnych siłach z tego samolotu. Były 3 osoby poważnie ranne. A w raporcie jest opisane każde miejsce, każda osoba, co jej się stało. Jest to genialnie raport zrobiony, że on tak porządnie po szwedzku. Dziękuję. Takie są wymogi na całym świecie. Jedyny wyjątek jest ten raport pana Millera, który stwierdził, że jak rąbnęło, to urwało i to jest cała praca naukowa. Witold Michałowski, rurociągi. Czy pan profesor podzielił opinię, że głównie zyskał na scenariuszu mordu polskich polityków Gazprom? Że kilkanaście dni przed tragedią skierowano do kancelarii prezydenta raport grupy eksperckiej, który wyraźnie wskazywał, że pakiet porozumień gazowych podpisany z Rosją 25 sierpnia 1993 roku zawierał nie tylko fundamentalne błędy prawne, ale zawierał również to, że Polska nie pobiera opłaty za tranzyt gazu, wysokość co najmniej 1,5 miliarda dolarów rocznie, co wyliczył między innymi mój przyjaciel profesor John Cieślewicz, Amerykanin obecnie,
że przez 27 lat tej opłaty nie będziemy pobierali, co powoduje, że straty naszego budżetu sięgają 50 miliardów dolarów. To jest cena życia tych ludzi, którzy zginęli. Dziękuję za uwagę. Zostawiam to bez komentarza. Panie profesorze, ja zadam takie pytanie trochę jakby obok i przepraszam państwa, że zejdę z głównego wątku, no bo wszyscy oczywiście głównie na ten główny wątek czekają, ale ja chciałabym się odnieść do tego, co pan mówił na początku, to znaczy pana obecności w tej Radzie Doradczej. Mianowicie wieść niesie, że w Polsce nie ma już przemysłu, że ten przemysł, który był dorobkiem pokoleń zniewolonych przez komunizm, już nie istnieje, że podobno kupujemy węgiel za granicą i że powstała taka jakby luka w miejsce naszego przemysłu, który kiedyś mieliśmy. Jak powstaje luka, to trzeba ją czymś wypełnić, ona będzie czymś wypełniona. I teraz mam takie pytanie, co zrobić, żeby ta luka została wypełniona przez nowoczesne technologie i przez naukę, żeby nauka stała się motorem polskiej gospodarki. Co zrobić, kiedy już rząd nasz nie będzie istniał tylko teoretycznie? Co ma zrobić taki rząd, żeby nauka i nowoczesne technologie stały się motorem polskiej gospodarki? Wynająć profesora na doradcę. Wierzcie państwo, że na Zachodzie jest dużo inżynierów polskich, którzy gotowi są na skinienie przyjechać tutaj i pracować dla tego kraju. Do tej pory takich warunków nie ma. Do tej pory, jak ja przyjeżdżałem, to musiałem mieć 6 rosłych ochroniarzy z grupy GROM, żeby się móc poruszać między Krakowem a Warszawą. Ja, który się tutaj urodziłem. W tym roku się zmieniło. Teraz już nie mam ochroniarzy. Ochrona prezydencka z daleka, myślę, że gwarantuje mi bezpieczeństwo. Oczywiście nie prezydenta Komorowskiego. Niestety ma pani rację, przemysł został absolutnie zniszczony. Moi koledzy tutaj, naukowcy, nie mają możliwości się wykazać. Jeżeli coś robią, to robią po kryjomu. Jak rząd nie zauważy, to mają wielkie osiągnięcia. Ale tylko wtedy, kiedy uda im się to zrobić po kryjomu. Bo jak już tylko coś zobaczą, to zaraz tak to zrobią, żeby nic nie wyszło. Żeby nie było pieniędzy na tą pracę i tak dalej. No, ja mam inne warunki i moi koledzy mają inne warunki. Kraj, w którym mieszkamy, czy kraje, w którym mieszkamy, korzystają z tego, bo to, że my też korzystamy, to też prawda, ale i te kraje korzystają na nas. To wszystko, że 2 miliony Polaków młodych wyjechało w tej chwili do Irlandii, tam ich widziałem, to jest krew z naszego kraju upuszczona. Co zrobić? Zrobić pierwszy krok, zmienić rząd. A później to już po kolei zrobimy porządek. Tak jest. Panie profesorze, mam takie pytanie. Czy dużo jest takich anonimowych profesorów lub amatorów, którzy zrobili podobne obliczenia jak pan i które by się w pana myśleniu mieścili? Ja myślę, że moja praca jest dość zaawansowana i nie sądzę, żeby jakiś amator mógł zrobić podobną pracę. To nie ja zrobiłem tą pracę, którą pokazuję, ale cała grupa doktorów z Chin, z Indii, ze Stanów Zjednoczonych. To było w ramach ich pracy doktorskiej, za co otrzymywali stypendia
I to był ich obowiązek, a ja oczywiście nimi kierowałem. Amator nie ma takich możliwości, nie ma możliwości dostępu do komputerów tej wielkości, jakie są potrzebne do takich obliczeń. Ale muszę panu powiedzieć, że są profesorowie tutaj, nie amatorzy. Nawet pasjonaci nie zrobią, mogą kozikiem coś tam wystrugać, ale nie zrobią takich obliczeń. No ale w każdym razie, ale nie potrzeba pasjonatów. Są profesorowie, fachowcy, wykształceni tutaj, w tym kraju, tylko im nie pozwalają tego robić. Nawet profesor Niezgoda z Wojskowej Akademii Technicznej, wcale nie mój kolega, wcale nie dlatego on zaproponował tą pracę, żeby zrobić, żeby udowodnić, że ja miałem rację, tylko żeby udowodnić, że ja nie mam racji. Tylko nie pozwolono mu tego zrobić i powiedzieli, że w żadnym razie nie wolno mu tego robić, w żadnym razie. To, czy państwo wierzycie, że w całej Rosji i w Polsce nie zrobiono takich samych obliczeń przez 4 lata? I co, i tak sobie tylko myślą, że na pewno takie obliczenia są zrobione i nie przez pasjonatów czy jakichś tam domorosłych pracowników, przez fachowe biura, za którym się duże pieniądze zapłaciło i panu gwarantuję, że jakby Gazprom zapłacił pieniądze MIT, to MIT by to zrobiło takie obliczenia, okej? Okay? Tylko że ta różnica, że MIT by to opublikowało i wtedy byśmy wiedzieli, że MIT potwierdza moje wyniki, a jak się to zrobiło na Uniwersytecie w Moskwie, no to oni tam cisza, tak? Jak to się mówi po rosyjsku? Tisza, whatever, tak. Ja bym miał pytanie natury inżynierskiej. Otóż przyjęte jest, że właściwie brane są pod uwagę dwie wersje. Jedna to jest uderzenie w ziemię, pokruszenie się samolotu. Druga to jest wybuch. Czy istnieją jakieś inne może? Nawiązuję tutaj do pewnej teorii, która wiązała się z właściwym chyba morderstwem na prezesie NIK-u panu Walerianie Pańko, gdzie sugerowano, jakoby samochód, który się tam rozbił, został osłabiony przez jakieś płyny typu ciekły azot, które dokonały tam jakichś zmian strukturalnych w materiale. Wszystko wskazuje na to, że energia musiała być eksplozji, która otworzyła kadłub na zewnątrz. Żaden ciekły azot by tego nie otworzył. Osłabić mógł, ale by się nie otworzyło, by się zgniotło. Mogło się, załóżmy, pokruszyć, to też byłoby niemożliwe, bo nawet w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza ten dur aluminium ugina się dokładnie tak samo jak w temperaturze pokojowej. Proszę pana, tą pracę nad tym duraluminium zrobili moi koledzy z Ohio State University, z Arizona State University, z NASA i z FAA. Tam są tysiące eksperymentów, które badają we wszystkich temperaturach i wszystko pokazuje w jedną stronę. Jedyną możliwością, aby otworzyć kadłub w ten sposób, musiała być eksplozja i to w powietrzu. Innej możliwości nie ma. Czekając na następne pytania, ja pozwolę sobie zadać swoje, panie profesorze. Mianowicie, jakie są dalsze losy petycji, którą sformułowaliśmy właściwie, można powiedzieć, w liczbie mnogiej 10 kwietnia w Doylestown? Czy Polonia amerykańska wówczas tak poruszona wystąpieniami wszystkich ekspertów tam zgromadzonych, jak również rodzin z panami Walentynowiczami, z panią Kurtyką, którą uchwalaliśmy. Jak dalej toczy się bieg spraw i na ile tak naprawdę te ówczesne emocje dały się przełożyć na konkretne działanie, o ile możemy o wszystkich działaniach powiedzieć głośno? Te tak zwane grassroots, czyli te oddolne działania wymagają dłuższego czasu, żeby widzieć ich efekty.
Myślę, że takie efekty będą, ponieważ kilka tysięcy egzemplarzy publikacji, które nie mam tutaj teraz, żeby pokazać, którą moja żona w języku angielskim przygotowała i wtedy właśnie rozprowadziliśmy, zostały wysłane i do Amerykanów. Mamy link, przypomnij mi. smoleńskcrashnews.com. Tam można znaleźć ten dokument 36-stronicowy po angielsku. To jest cały link w języku angielskim właśnie dla Amerykanów. Mogę Państwu powiedzieć, że zestrzelenie samolotu malazyjskiego prawdopodobnie nam bardzo pomogło, tak, już. Nawet Lasek mówił. Akurat tak się złożyło, że myśmy w tym czasie wyjeżdżali z USA i CNN skontaktowało się z moją żoną i na lotnisku ona rozmawiała z nimi na ten temat. Następnie po wylądowaniu w Europie miała chyba godzinny czy dwugodzinną dyskusję z nimi. Wysłała im te informacje wszystkie, także przynajmniej są już wyedukowani. Czy to zrobią coś, czy nie, to jest decyzja polityczna i edytora. W każdym razie jest szansa. Jeszcze nie ma do tej pory żadnych sukcesów, które moglibyśmy się pochwalić, ale ja też, że tak powiem, gruszek nie zasypuję. Byłem teraz w Niemczech na przykład, w takiej miejscowości Chemnitz. Chemnitz to jest Karl Marx Stadt, jeszcze niedawno, czyli takie komunistyczne miasteczko w NRD byłem. No i tam tak się złożyło, że to jest miasto, które jest siostrą Akron i major mojego miasta poprosił nas, żeby pojechać tam, żeby nawiązać współpracę. A przy okazji, ze względu na tą pracę dla prezydenta Obamy, właśnie ten Fraunhofer Institute mają miejsce właśnie w tym samym mieście. I kiedy tam przyjechaliśmy, akurat tak się złożyło, był to czas piłki nożnej, więc byliśmy zaproszeni przez prezydenta, czy tam, jak on się nam nazywa, ten lider tej uczelni i tego instytutu, że siedzieliśmy przy obiedzie i czekaliśmy na rozpoczęcie meczu. No i mój wiceprezydent mówi, proszę Państwa, to jest ten profesor, który udowodnił, że Rosjanie zrobili zamach na polskim prezydencie. To nie ja powiedziałem, to ten amerykański wiceprezydent. Oczywiście Niemcy się zdziwili. Tak? Myśmy nic nie słyszeli. Czy to jest, chodzi o ten samolot, który 4 razy dochodził do lądowania, gdzie ten pijany generał wyrzucił dobrego pilota i próbował wylądować na siłę? No więc oczywiście już żeśmy nawiązali kontakt i wytłumaczyłem im, miałem czas, żeby bardzo ich to zainteresowało. Po powrocie dostałem e-mail, który powiedzieli, że właśnie są bardzo zainteresowani. Wysłaliśmy ten sam dokument do nich. Chcą przyjechać we wrześniu. Będę miał okazję pokazać im swoje laboratorium. I tak powolutku, jak to mówią, że kropla drąży skałę. Tak. Dzień dobry, Tomasz Gajewski, Szkoła Liderów. Ja chciałbym tak na początku może zwrócić się do Państwa z apelem, żebyście Państwo przekazywali, zresztą podejrzewam, że przekazujecie swoim bliskim znajomym, że to nie jest tylko ta dokumentacja, to udowodnienie jednego człowieka, chociaż tu chwała panu profesorowi jak największa, tylko to jest, tak jak sam pan profesor już powiedział, praca, no nie wiem, setek tysięcy nawet ludzi, którzy gdzieś w różnych stronach świata pewne doświadczenia, projekty robią, czy doktoraty i inne prace. I pan profesor to zbiera i to są to granty no, zasłużonych uczelni i różnych instytucji, że to nie jest jakiś tam wymysł, no tak jak tu już mówiliśmy o jakimś domorosłym tutaj badaczu czy wąskiej grupie ludzi, także to są badania przez ludzi zachodu, których no, postrzegamy jako no, powiedzmy mądrzejszych od siebie, tak? Chociaż nie zawsze tak jest, ale że to nie jest jakiś wymysł wąskiej grupy, tylko to jest duży projekt
fizyka, czy tam tutaj ogólnie mówiąc mechanika i tak dalej, to są dziedziny ścisłe i tam, tak jak pan profesor powiedział, że 2 plus 2 musi być zawsze 4 i nie da się nic tam dodać albo ująć, także to, żebyśmy to przekazywali, że to jest szerzej, to nie tylko Polacy, tu mamy Duńczyków, Amerykanów i inne nacje. Odnośnie pytania, to chciałbym się zapytać, czy już ktoś się zwrócił do pana profesora z tych krajów, które miały ofiary w tym ostatnim zestrzeleniu właśnie Beninga malezyjskiego. Czy były jakieś tu sygnały odnośnie współpracy i informacji, porównywania i tak dalej? Dziękuję. Nie wiem, ponieważ do tej pory, od momentu tej tragedii jestem w różnych krajach. Wracam w przyszłym tygodniu, także zobaczymy. Jeżeli tak, to oczywiście chętnie im pomogę, ale myślę, że nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Teraz jest etap zbierania informacji, rozpoznania ciał, bo to jest najważniejsze dla rodzin. Zabezpieczenie dla analityków jest zabezpieczenie miejsca. Nawet tego nie można zrobić. Także zanim przejdziemy do analizy, do tego punktu, to jeszcze jest długa droga, także ja nie sądzę, żeby oni szukali w tej chwili ekspertów do tego celu jeszcze. Ale gdyby, jeżeli nie, to też się nie obrażę, mam dużo pracy, także nie ma problemu, to o niczym nie będzie świadczyło. Natomiast wracając do tego, że tak ciężko się czasami tłumaczy. Ja mam takie wrażenie, że tutaj nawet słyszałem na tej sali, czy dziennikarzy, którzy mówią, no ja się na tym nie znam, to jest jakieś wzory, jakieś obliczenia, ale ja nie wierzę, żeby to był zamach. No to ręce opadają, przepraszam, no bo jeżeli tak, to czy ta osoba wierzy w grawitację? Czy on złapał tą grawitację za rękę? Na tej sali bardzo powszechnie szanowana i znana osoba, nie znająca się nic na lotnictwie, udowadniała, jak pamiętam, chyba w 16 czy 32 punktach, że to nie mógł być zamach. Więc ja myślę, że to jest główny podział w kraju. Czy ktoś dopuszcza możliwość myślenia i dowodzenia zamachu, czy odrzuca to i mówi, nie badajmy, to nie jest istotne, wszystko już wiadomo. Można znaleźć na internecie teraz, jeżeli chodzi o ten malazyjski samolot, w rosyjskich linkach, a pokażcie dowód na to, że to Rosjanie strącili. No, też nie wierzę. Też nie wierzę. Sam pilot chciał, tak, i się rozwalił. No. Także na tej zasadzie możemy zawsze takie głupoty mówić. Jeżeli nie możemy polegać na pracy naukowej, to jak można, na czym możemy polegać? No na Panu Bogu? Też, ale Pan Bóg z jasnego nieba chyba nie zrzuci piorun, żeby tego człowieka wyeliminować, bo by szkoda by go było. No, jest dobry człowiek. Według mnie najlepszym dowodem na to, że to był zamach, jest to, że w tej sprawie nie przeprowadzono takiego śledztwa według takich procedur, jakie znamy ze wszystkich filmów na temat wypadków lotniczych. To po prostu jest pierwszy przypadek taki. No właśnie. Panie profesorze, krótkie pytanie. Ile maili otrzymali pańscy przełożeni na Uniwersytecie Wakron? I jakiej treści? Czy to były maile życzliwe? Od początku 2010 roku? Od początku. To proszę pana, to w pewnym momencie zrobili filtr, żebym ja już tego nie czytał, bo były takie nieprzyjemne i tylko mi mówili, dzisiaj dostałeś 150 e-maili albo 120. Tylko cyframi mi przekazywali. Muszę powiedzieć, że moja uczelnia bardzo o mnie dba. Poza tym, że zbudowali mi laboratorium za 10 milionów, zresztą tak jak mówiłem, bardzo unikalnym, to w momencie, kiedy ja wystąpiłem tutaj w Polsce, to założyli cały system, który chroni mnie w moim miejscu pracy.
FBI wzięło niektóre z tych e-maili i stwierdzili, że to zrobili tak zwany tracing. I powiedzieli, że chociaż one są po polsku, to wychodzą z takiego adresu, gdzie jest ambasada rosyjska. Nie wiem, czy to prawda oczywiście, bo Amerykanie to kłamią, no ale... Halo? Panie profesorze, chciałem się zapytać, dlaczego nie można zrobić eksperymentu w naturze? Nie komputery, nie obliczenia, skrzydło zamontować do jakiegoś nomen omen platformy na torowisku, ustawić brzozę albo odwrotnie. Można zrobić i jak tylko dostanę fundusze, jakieś 20 milionów dolarów. Nie, samolot kosztuje 200 milionów dolarów. Są tunele aerodynamiczne. Są tunele aerodynamiczne i w pełnej skali niestety kosztuje to bardzo drogo, bo nawet nie ma takiego nawet w Stanach Zjednoczonych tunelu aerodynamicznego na 40 metrów. A w mniejszej skali to już nie jest to samo, prawda? Ale można. Ja chciałam jeszcze zapytać, panie profesorze, jedną rzecz. Czy nigdy nie zainteresował się pan sprawą kasy? Bo mnie akurat wtedy ten wypadek z kasą, która się tak rozbiła, właśnie zszokował kompletnie. I była kompletna cisza. I my nic w ogóle nie wiemy. I to, ja wiem, że to jest druga wielka sprawa, tylko po prostu to było dla mnie największy taki naprawdę szok. No, dla mnie to był szok. To. No ja bardzo dziękuję. Państwo staracie się, żebym miał jakąś przyszłość przed sobą. Dużo pracy. Dużo pracy. Na razie mam pełne ręce roboty z TU-154M. Jak dociągniemy to do końca, to kto wie, może się zajmiemy następnym etapem, ale myślę, że to już ja pójdę na emeryturę. Ja mam takie pytanie trochę z innej jakby strony. Czy nie istnieje żaden zapis satelitarny? Bo nie wierzę, żeby ten samolot nie był obserwowany. To byłoby na pewno są zapisy satelitarne, ale są w takich rękach, że ich nie otrzymamy. Może w pewnym momencie coś wycieknie, jeżeli taki będzie polityczny interes pewnych krajów. Tak samo jak możliwe, że to, że ja zostałem dokooptowany do ekspertów Obamy, jest takim właśnie decyzją polityczną. Patrząc na to, ile jest zdjęć satelitarnych amerykańskich tego malezyjskiego samolotu i sytuacji przed, po i trafienia, to wiadomo, że tych zdjęć mogą, czy filmów setki. Nie ma problemu, czy one są. Problem jest tylko, w jakich warunkach one mogą przyjść. Zobaczymy. Panie profesorze, w Rosji, a i w dawnym Związku Radzieckim jest znany termin awiacyjna dyplomacja. Polega to na tym, że właśnie się typuje, który z dyplomatów, a generałów, generał Lebiedź i tak dalej, nie doleci. No, po prostu oczywiście wiemy, że nikt w tym nie maczał żadnych palców, tylko co najmniej na rękę. Pytanie moje jest proste. Czy macie zestaw tych rosyjskich katastrof? Ponieważ to jest świetny materiał dowodzący. Tam około 54 rocznie eliminuje się różnych działaczy. Dokładnie w taki sposób. Między innymi, znaczy pierwsze spostrzeżenie. Tuż po, około 80, może do 100 osób w Rosji. Odwiedziłem Rosję, nie dokończyłem zdania. I tyle osób mniej więcej złożyło mi kondolencje. Rzeczywiście wstrząsające to było, bo oni to głęboko przeżyli. To nie jest tak, że oni nam to zrobili. To jest poważny polski błąd. Dwa, prawie nikt z nich, kto dalej ze mną rozmawiał niż samo złożenie życzeń, nie miał wątpliwości, czyje to jest. Eto nasi. I pokazano mi przykład, kiedy zginęła ekipa hokejowa. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale Putin w Soczi oglądał mecz hokejowy. I jeden z hokeistów, kończąc przegraną, no, zakończył w stronę Putina takim lekkim gestem Kozakiewicza. Nie spodziewaj się, że my ci tu prezent zrobimy.
Rzecz polega na tym, że duża część przynajmniej moich rozmówców, a sądzę, że są to, jest to czubek góry lodowej tego kraju, uważa, iż ekipa w Jarosławiu zginęła nie dlatego, jak CNN, zobaczcie, od razu BBC i parę innych zaczęło podawać, jak było. I tam się podobno pilotowi pomyliło naciśnięcie, dodał gazu zamiast zwolnić, bo w innym samolocie było odwrotnie. No przepraszam, to małpie się nie pomyli, a im się pomyliło. I to poszło, ja to dwie rzeczy zestawiłem. Oni są święcie przekonani, że i u nich ta ekipa zginęła po to, gdyż tego dnia miał Niedźwiedziew wystąpić przeciwko Putinowi. I wszyscy się zajęli katastrofą. Więc tam się takie rzeczy dzieją, jak nas ostrzegł, nie informował Litwinienko, że się wysadza cywilne domy, żeby ludzie mieli co robić po prostu, sterować, no te skrzydła narodu odpadają w momencie, kiedy naród w złą stronę idzie, no to zaraz coś wybucha i wszyscy już wiedzą, że mają iść po linii i na bazie. Więc od tej strony również można zdobyć dodatkowe, właśnie pójść tym tchnieniem i tym, ja bym dodał, proroczym przeczuciem Rosjan. Pamiętajmy nadal, oni nam naprawdę wtedy współczuli. Chyba nigdzie, no ja mam wielu różnych znajomych z różnych narodów. Pierwsze właśnie z Rosji były, słuchaj, czy ty przypadkiem nie siedzisz w tym samolocie, bo tam kiedyś w Katyniu bywałeś. Więc oni to tak odebrali. To na was nasze służby, które są zresztą największym wrogiem samych Rosjan, jak wiem, bo są do pilnowania Rosjan. My jesteśmy na drugim, może trzecim miejscu. I ta statystyka katastrof rosyjskich się powinna gdzieś świetnie zmieścić i ta w ich wewnętrznym rozpisie. Dziękuję. Dziękuję. No, nie wiem. O ile można wierzyć, 85% w tej chwili Rosjan popiera Putina. Także może z jednej strony mają do nas, że tak powiem, mówią, że to nasi i tak dalej, a z drugiej strony nasi. Także ja nie jestem przekonany o tym. Wierzą jeszcze w świętego Mikołaja 1 maja. Tak. Także gdyby taka lista przekonała tych tak zwanych lemmingów, czy lepiej lasków i innych, to pewno, że można byłoby zrobić, ale nie sądzę, żeby oni mieli sami wątpliwości. Gdyby oni mieli wątpliwości i naprawdę nie wierzyli, to byłaby jeszcze szansa, żeby pójść tą drogą. Ja nie wiem, jak my możemy właśnie się porozumieć w Polsce, znaczy państwo się, jak nie wiem, jak się państwo możecie porozumieć, żeby, bo jedna rzecz to mieć wrogów zewnętrznych. Trudno, mieliśmy zawsze tych wrogów i jakoś sobie poradziliśmy. Jak tu zrobić, żebyśmy nie musieli mieć wrogów wewnętrznych? Żeby ta osoba, która mówi, wygląda i chodzi jak Polak, żeby była Polakiem. A na razie to jak byłem w Niemczech, spotkałem w Niemczech, w Hamburgu, mniejszość polską w Niemczech, małżeństwa mieszane. Pani jest Polką, która mówi, czuje po polsku, a ten jej mąż jest Niemcem. I ten Niemiec do mnie mówi, tu jest Polska! Czasami Niemiec może być lepszym Polakiem. Polki mają dużą siłę przekonywania. Ostatnie pytanie. Czy będziemy kończyć serię? Ostatnie pytanie, proszę. Dzień dobry. Ja chciałem do tego, co mój przedmówca mówił, odnośnie tego samolotu, który z Jarosławia leciał. Ja byłem w tym czasie w Moskwie i otworzyłem radio i tam była taka sytuacja, że w momencie, gdy podano informację o tej katastrofie, speaker potraktował to jako kolejną
jako kolejną wiadomość. I jeszcze na koniec dodał, słuchajcie, jeśli u was są podobne jakieś tam zdarzenia lotnicze, dzwońcie, smsujcie, tak, będziemy się tutaj dzielić tego. Tak, w ten sposób. A ja mam takie pytanie, ponieważ ja byłem też w Smoleńsku, byłem koło tej Brzozy. Jedno, co mi uderzyło, to po pierwsze to, że ten samolot nie mógł uderzyć w tą Brzozę, nie zahaczając o te budyneczki, które tam stoją. One stoją dokładnie tam parę metrów, tak, od tej Brzozy. I po pierwsze, jakby tutaj chciał uderzyć tym lewym skrzydłem, to musiałby jakoś tym podwoziem zawadzić te budynki, te szopy w zasadzie. A z drugiej strony za kawałek są drzewa, czyli on no, nie mógłby się tak wzbić do góry, żeby po prostu przelecieć nad tymi drzewami, nie uszkadzając koron. I pytanie moje jest takie, czy pan profesor badał taką sytuację, że, bo gdyby to na przykład urwane skrzydło uderzyło w tą Brzozę, tak, i pokoziołkowało, one by się wcześniej urwało, a później, prawda, i lotem jakimś tam koszącym uderzyło w Brzozę i później pokoziołkowało. Czy taka sytuacja jest możliwa? No i w zasadzie tyle. Dziękuję bardzo za głos. Jest możliwa kawałki jakieś z tego samolotu, które mogły uderzyć i złamać taką Brzozę. Nie ten skrzydło, bo to skrzydło nie doleciałoby 111 metrów i nie zrobiłoby tego manewru, o którym pan mówił, bo to jeszcze trudniej byłoby bez pilota. Te obliczenia, które pokazują, każdy z uczeń fizyki może zrobić, jeżeli właśnie wykreśli trajektorię, żeby ominąć te drzewa, to wyjdzie przy tej prędkości, że przyspieszenie odśrodkowe będzie ponad 10G. Żaden samolot, nawet wojskowy, nie wytrzymałby takiego przyspieszenia. Także to samo świadczy, że to jest niemożliwe. Zakończmy pytania. Dziękuję panu profesorowi. Tu jest Polska!